Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem i co my dzisiaj będziemy robić? Szczerze mówiąc, nie wiem, dalej szukamy maga, który kompletnie nie ma pomysłu, gdzie może być. Tutaj jest nasz pan od młynu, nasz pan Oswald. Okej, jak my stoimy z miejscem, gdzie my jesteśmy? O, pod M-ką mam pochodnie. To jest interesujące. Dziwne, że nie mapę, ale okej. To mamy mapę wyspy Archolos. Ja mam 47 sztuk złota. O, to powiedziałabym, że na pewno na mapę tej wsi nas nie stać, że tak się wyrażę. Przynajmniej jeszcze. My potrzebujemy porozmawiać tutaj z gośćmi. Tej zwykli farmerzy, pietruszka. Oczywiście nie będziemy niczego dotykać. No bo jakby nie powinniśmy tego robić. Znamy kodeks tej wsi, no i nie wypada komuś z pola czegoś zabierać. Tutaj był Harry. Tędy przyszliśmy do wioski. Farmer. Dobrze, czy ja tutaj już się nie kręciłam po tej okolicy? Wow. Dobra, tutaj ktoś mieszka. Albo i nie. Piła do drewna. Mamy piłę i mamy skórzany mieszek. Wydaje mi się, że to akurat mogę sobie stąd zabrać. No i co? I myślę, że musimy się udać troszeczkę w przeciwną stronę i popatrzeć. Poszukujemy maga i zbieramy zadanka teraz w mieście. Tu jest zwykły farmer. A tutaj? Tu jest Finia. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. Okej. O co chodzi? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? W sumie to możemy spróbować przecież. Mogę spróbować. Ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz. A i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Dobra, oczywiście możemy pomóc. Chętnie ci pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę? Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Dobra, mamy miotłę, rozumiem. I co, musimy po prostu nacisnąć na te miejsca, gdzie jest do zamiatania? Czy musimy tą miotłę wyjmować w tych miejscach? Na pewno mamy skórzany mieszek, który możemy otworzyć. 10 sztuk złota. No, lepsze to niż nic. A ta miotła? Chrust. Gdzie ja mam miotłę? Ktoś wie, gdzie moja miotła? Ona mi dała podobnoż miotłę, nie? Czy mi nie dała miotły? Co? A, beczkę z wodą. Dobra, ale ja nie mam tej miotły. Co jest? Pochodnia, sól. No, tego nie za bardzo. Tu mamy miotłę. Okej. Czyli w taki sposób, bez zamiatania pod dywan. Tutaj mamy fotele. No musimy zwrócić uwagę na te miejsca, gdzie były piasek. I to było też tutaj. I to było też tu. O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Dobra, no weźmiemy zupę.
Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie poparz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni. Ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Dobra, fajnie. Czyli tutaj też mamy ogarnięty temacik. Finia jest z nas zadowolona. To dobrze. A my tymczasem idziemy dalej. Tam na dole byłam, prawda? Tam był młyn. Tutaj mnie nie było w tej okolicy. Tutaj mamy rzeźnika. Właśnie nie byliśmy u niego jeszcze. Remi. Hej. Kim jesteś? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zaklapać się krwią. No dobrze. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę kretoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuję, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Myślę, że wielu z was zrobiłoby to samo, słysząc powtarzające się plotki o orkowych galerach. Mylisz się, smarkaczu. Ale hej! Nikt przecież nie spodziewał się, że Londramczycy będą bronić swoich domostw. Jesteście bandą tchórzy. Nikim więcej. Muszę już iść. Mądra decyzja. Ale ty jesteś typie bardzo dziwny, wiesz? Co słychać? Słyszałem, skąd was przywiało. Powinniście byli zostać w tej waszej zapchlonej dziurze. Pokaż mi. Dobra, masz mięsko. Masz też przepisy, które kosztują dosłownie marne pieniądze. Podobno opłaca się bardzo kupować te przepisy. Dobra, a mogę mięso oddać? Mam wszystko. Oddajmy. A, dla ciebie. Dobra, i mięsko wilka. A, dla ciebie. Dobra. W porządku, tutaj jest zwykła farmerka, tutaj jest toporek, a ty masz coś u siebie w chacie, czy niezbyt? Masz kufer. Ale to mnie tam jakoś bardzo nie interesuje. Moglibyśmy sobie przeczytać parę tych przepisów, które zdobyłam teraz. Pajda z mięsem. Rozumiem. Chleb, dwa dowolne razy mięso i osełka tłuszczu. Gruby kawał pieczywa z mięsem to przekąska dobra w każdej sytuacji. Dalej. Rozumiem. Zapiekanka farmerska. Dwa razy też mięsko jakieś, ser, sól, torebka pieprzu. Soczysta i chrupiąca zapiekanka. Trzeba uważać, aby nie oparzyć sobie języka. Rozumiem. Mięsny bigos, smażone mięso wilka, smażone mięso kretoszczura, torebka pieprzu, sól. Danie przyrządzone w dużych kotłach, swym zapachem zbawia wszystkich okolicznych mieszkańców i podróżnych. Szaszłyk Rozumiem. Ze ścierwojada i dyni. Laga, dynia, smażone mięso ścierwojada, sól. Lokalny mięsny przysmak opiekany nad ogniskiem, zajadany w okolicy Wilczego Leża i wioski Silbach. Dużo odnowy, bo tam było aż 100. Tutaj w tej chacie byłam, prawda? Tutaj była ta cała Finia. Tak, dokładnie, jak najbardziej. Odwiedziliśmy też rzeźnika. Widzę, że tutaj jest jeszcze parę innych osób. Jesteśmy przy bramie, przy której jeszcze nas nie było, także warto się tutaj rozejrzeć, szczególnie, że no, dalej szukamy maga, prawda? No właśnie, dalej szukamy maga i w sumie, no tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, nie widziałam nigdzie budowli, gdzie mógłby być. Tu jest farmer. Jak wejdę, to dostanę pewnie po głowie. Albo i nie. Czego tu szukasz?
Odejdź! Dobra, widzę, że dostanę po głowie jednak. Już idę. Już. Widzisz, to nie było takie trudne. Ja się chciałam tylko dowiedzieć, co ja tutaj znajdę. Tu jest mostek. Czy my byliśmy po drugiej stronie? No jasne, że żeśmy byli. Ja ominęłam rzeźnika? Najbardziej mnie tylko niepokoi fakt, że ja dalej nie spotkałam maga, nie? I to jest bardzo niepokojące. Tutaj coś jest. Jakiś składzik? Kolejne ścierwo, które nie potrafi uszanować czyjejś własności. Spójrz, co narobiłeś. A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego nie widziałem. Nada nosa. A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej spiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. No dobra. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie marudź za długo. Za parę minut mam tu widzieć czystą podłogę. No dobrze, typie. Opanuj się. Gorzej, że ja chyba nie mam szczotki. Masz tu szczotkę? Nie wygląda na to, żeby miał. A mogę taką szczotą? Mogę. Hej! Robota wykonana. No i to rozumiem. W końcu jest z was jakiś pożytek. W zamian za to, że się postarałeś, masz tu kilka sztuk złota na zachętę. A teraz zjeżdżaj. Co słychać? Oho, kolejny przybłęda. Gadaj, czego chcesz, albo daj mi spokój. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Nie, kiedy muszę odpowiadać na głupie pytania, takie jak twoje. No dobra, no typie, już się nie sap tak. Tu jest... O, Severin, cześć. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Vaita. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glade? Pomyślmy. 100 sztuk złota i będzie twój. 100 sztuk złota? Chyba ogłupiałeś. Nie, to nie. Znajdzie się inny kupiec. Dobra, zanim mu obijemy pyszczek, to zapiszemy grę, bo się boję, że się wykrzacza jednak jakimś sposobem. Wkurza mnie to, że zapisy trwają tak długo. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Chyba muszę ci obić pysk. Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu, i pokaż, co potrafisz. No to dawaj. O kurna, ty jest w miarę silny. Ale w miarę to dobre słowo. Wiecie co, nie będę go okradać wszystkiego, co ma. Weźmiemy tylko Glade, bo po niego przyszliśmy. Nie będę wredna. Zobaczymy, co Severin powie. Aha, mój łeb. Chwila. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! No dobrze, fajnie, ogarnięte też to jest. Tutaj na tym polu byliśmy. Tutaj jest Felix. Ja z Felixem rozmawiałam. Co słychać? Zostaw mnie. Chyba tak. Tu są, widzę, że drwale na zewnątrz. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie,
a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Okej, dziękuję bardzo za przydatne informacje. Widzę tutaj, że mamy stracha na wróble. Tam są topielce, to może lepiej nie. My już próbowaliśmy się z topielcem bić i to nie wyszło jakoś dobrze, bardzo. Znaczy wiadomo, nie ma co narzekać, ale nie było też jakoś najlepiej. Rzeczny mirt. On był do czegoś potrzebny, z tego co pamiętam. Także warto chyba go pozbierać. Tutaj jest Severin, któremu już sklepaliśmy buzię. A my teraz szukamy pana maga dalej, no. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Chodzę już po tym miejscu. Dismas rozmawialiśmy już. A może tam niżej, po tamtej stronie? Ale to nie ma sensu. Tutaj jest woda. Gorzej, że nikt mi za bardzo nie chce powiedzieć, gdzie ja takiego maga mogę w ogóle spotkać. O właśnie, Wejt, ja mam dla ciebie glejcik chyba. Mam twój glejt. Świetnie. W takim razie mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem o nagrodzie. Niech ci się powodzi, Marwinie. Zaraz, zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. No dobrze. Sander, czy my coś... Co tutaj robisz? Zajmij. Ach, ty nic ode mnie nie chciałeś w ogóle, kompletnie. Paulus. Paola. Z tobą niczego nie mogę zrobić. Kurczę, nie mogę zagotować sobie, nie mogę się dowiedzieć, gdzie Mag siedzi. Tam jest jakaś chata na górze. Może będzie gdzieś tutaj siedział? W sumie nie było nas chyba tutaj po tej części. No, a ja sobie mogę wejść tędy? Normalnie mogę. Chyba wiecie, co trafiłam. Jakimś cudem ominęłam wcześniej to miejsce. Tu jest jakby kaplica, wygląda na to. I tutaj mamy Riordiana. Hej. Cześć. Niestety jestem zajęty. Nie pomogę ci. Widać, że Riordian jest nowicjuszem. I w ogóle pod ostatnim odcinkiem zwróciła jedna osoba... Boże. Bo się plączę sama. Zwróciła uwagę na to, że mamy tutaj... ale jeszcze w Królewskiej jest ładny. Że mamy tutaj Stona, prawda? I duże prawdopodobieństwo jest takie, że to jest ten Stone, o którym myślę. Czyli Stone, który siedział później w kolonii karnej, którego tam poznaliśmy, który był kowalem. No i wygląda na to, że tutaj Riordian też się szkolił w tym miejscu. To są bardzo przyjemne smaczki, trzeba przyznać. Mam wrażenie, że te chwasty wyrywam po coś, w sensie, że ktoś mnie wynagrodzi za to, że to robię. No bo jednak to chwasty. Ty się modlisz do Lady Aldony. Tak, do pani Silbach. Drzwi nie będziemy otwierać. Moglibyśmy sobie zabić szczury, ale też niech na razie sobie żyją. I co? I tutaj byłaby chata maga. Duże prawdopodobieństwo jest na to. Faktycznie chatka na uboczu. Dom Logwara. Ale widzę, że maga to nie ma w ogóle w domu. Nie znam się na otwieraniu. Oczywiście zamków nie otworzymy. Ale... Alchemia, podobnie jak inne dziedziny wytwarzania przedmiotów, dzieli się na trzy stopnie. O ile pierwszy jest na tyle prosty, by przyswoić go z odpowiedniej księgi, o tyle do następnych wymagany już będzie dobry nauczyciel. Każdy ze stopni pozwala wytwarzać coraz to mocniejsze eliksiry. Zielony. Proste wywary lecznicze, ekstrakty z niebieskiego bzu oraz krótkotrwałe mikstury szybkości. Doświadczony. Zwykłe i zaawansowane wywary lecznicze, eliksiry czasowo zwiększające zdolności ciała oraz umysłu, a także długotrwałe mikstury szybkości. Mistrz. Potężne wywary lecznicze oraz eliksiry trwałe zwiększające zdolności ciała i umysłu.
Wraz z nauką kolejnych stopni mistrz przekazuje swoim uczniom wiedzę o wywarach leczniczych. Jednak pozyskiwanie przepisów na bardziej złożone eliksiry należy już do ucznia. Doświadczony alchemik zdobywa również wiedzę na temat pozyskiwania niedawno spożytych nasion roślin z upolowanej przez niego zwierzyny oraz przetwarzania ich na eliksiry lecznicze. Jednak do tej pory poprzez nasiona nie udało się jeszcze wytworzyć żadnego eliksiru czasowego ani trwałego. Pomimo iż to mikstury trwałe wydają się najpotężniejsze, nie należy zapominać o eliksirach czasowych. Pochodzą z innych składników niż ich stałe odpowiedniki, więc nie wykorzystują cennych zasobów alchemika, a ich działanie jest naprawdę potężne. To jest, trzeba przyznać, dosyć prywatna informacja, przydatna. I widzę, że pan mag jednak tutaj siedzi, a ja po prostu jestem ślepa i go nie zauważyłam, nie? Jak to się stało? Nie wiem, bo on tutaj nagle przyszedł? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że mieliśmy się do niego udać, więc udało nam się to. I możemy z nim teraz porozmawiać. Hej! Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, lokwar tamto, lokwar kim jesteś, lokwar boli mnie palec, lokwar mam sraczkę. Mam już tego serdecznie dość. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. A, Kurt. Znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze. Mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządleń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Mhm. Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy ma... Do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. No oczywiście. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym co prawda nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale najpierw musiałbyś przejść test. Jaki test? No, test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna. Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać 3 zadania. No dobrze. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. Wytrwałości. Weź tę miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę?
No, stary już jestem i plecy mnie rypią, a na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. Okej, w porządku. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Pohandlujmy. Dobra, widzę, że on ma czasowe eliksiry. Mistrz swobodnego spadania, czas trwania 2 minuty. Zapewnia ochronę przed upadkiem z wysokości. Wybar z niebieskiego bzu, odnowa punktów many 25. Mikstury szybkości. Tymczasowo zwiększa twoją szybkość zarówno na lądzie, jak i w wodzie. To jest bardzo przydatne. I widzę też, że są nowe roślinki, a raczej mają po prostu nowe loga, można by powiedzieć. Mamy też przepisy alchemiczne. Trochę książek. No dobrze. Naszym testem jest oczywiście znowu posprzątanie w kolejnym domu. To nic złego. Przecież... Teraz mamy też normalną miotłę, więc będzie prościej. Nie wiem, czy tutaj mogę wejść, bo jeżeli tak, no to jest szansa, że mogę tam też pewnie posprzątać, jeżeli tam wejdę, ale tego nie wiem, więc musimy najpierw zapisać grę i sprawdzić. W ogóle wydaje mi się, że dzisiaj znów troszeczkę... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dzisiaj znów troszeczkę więcej gadanka, no ale tak to jest w takich modyfikacjach, szczególnie na początku. Ej, ty! Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy, a tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Okej? Okay. Mam jej po prostu ukraść garnek sprzed nosa? W ogóle słyszałam tam szczury chyba za tą chatą, więc przejdziemy i też je wytępimy, bo mnie irytują. Musimy też zobaczyć te listy tych rzeczy do tej maści, no ale nie mam raczej tego, bo nie mogłam nawet też nic oddać, ani nic w tym stylu. A to młody olbrzymi szczur. Nic tu nie ma. Nic z niego nie ma? Stara moneta i esencja lecznicza. No dobrze, to jest pocieszające. I jeszcze stara moneta i esencja many. Takie rzeczy za chatą? Jakieś dziwne rzeczy. Może się znowu nauczyć sterowania. Jak to jest, jak się gra w parę gier naraz, wiecie? I potem człowiek nie umie nic zrobić. Widzę, że te chwasty non stop odrastają. Przecież ja tu byłam i to zbierałam niedawno. Dobra, wytępimy sobie szczurki. Zastanawiam się, jak to jest... No, mogę schować tę broń? Że z takiego szczura mogę wziąć mięsko, a z takiego tamtego nie mogłam. Trochę dziwaczne. Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie, to
To bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Okej, okay. Na razie nie będziemy jeszcze ruszać z Riordianem. Ja sama chciałabym zobaczyć sobie tę listę. Mamy zupę ze starego chleba. A ta lista jest prawdopodobnie gdzieś tutaj. Lista składników na opatrunek ziołowy Lokfara. 5 roślin leczniczych, 1 starty korzeń leczniczy, 2 wschodnie fiołki. No to widzę, że fiołków na pewno będziemy musieli poszukać. Wydaje mi się, że tutaj już raczej niczego nie znajdę w tym miejscu. Kurde, wyobraźcie sobie, że ja chodziłam obok tego maga, nawet o tym nie wiem. On mnie poprosił, żebyśmy znaleźli jednego typka. Chyba jednak przydałaby mi się jakaś broń. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Dzięki. Okej, okay, mogliśmy sobie zabrać broń. Mamy ukraść w ogóle tej Marcie garnek. Ja w ogóle nie wiem, jak my chcemy to zrobić. Jak można komuś ukraść garnek sprzed nosa, nie? Jeszcze, żeby ktoś tego nie zauważył. Szczególnie kucharka, kurna, w tawernie, nie? No powodzenia. To może być naprawdę interesująca sprawa, bo... Kurczę. Nie wyobrażam sobie tego. Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Proszę, jedna porcja, nie więcej. Porcja gulaszu Marty. Jaki mamy wpis w dzienniku? Mamy też 20 punktów, wypadałoby to w coś wydać. 3 prace. Podstarzały mago imieniu Logvar zgodził się nauczyć mnie podstaw alchemii, jeśli przejdę jego test. Na początku kazał mi zamieść podłogę w jego chacie. Tylko co to ma wspólnego z alchemią? Podłoga przy kominku jest już czysta, przed chatą jest już czysto, zamiotłem już cały dom. W ramach kolejnego testu mam podkraść Marcie pełen garnek gulaszu i przynieść go Logvarowi. Oczywiście powinienem zrobić to po cichu. Cóż, czuję, że nie będzie to łatwe zadanie. Tego się nie spodziewałem. Marta poczęstowała mnie porcją gulaszu. Mam nadzieję, że dla magowi wystarczy. Zdaje się, że mu nie wystarczy, bo powiedział, że chce cały garnek. Większa porcja gulaszu Marty. Okej, okay, jakaś notka, kuchnia. Mamy większą porcję. Mam nadzieję, że ona się nie skapnęła. Aha. O ty złodziej, łapy. Można do... Nie! Myślisz, że nie mam nic innego do roboty, jak codziennie gotować gulasz dla takich darnozjadów jak wy? Nic już ode mnie nie dostaniesz! Pręć mi stąd! Oj. Chwila. I co? Popsułam? Rozumiem. Marta przyłapała mnie na podkradaniu gulaszu i zabrała garnek. Chyba nie mam co liczyć na kolejne porcje. Muszę znaleźć inny sposób na zdobycie gulaszu. No mi się wydaje, że jesteśmy w stanie wyjść stąd, tak? Żeby ona się nie skapnęła. Gorzej, że ja się nie zapisałam. Od dłuższego czasu. No nie, widzę, że się zapisałam przed plądrowaniem tutaj u niej w kuchni. Widzę, że się zmienia ekran wczytywania, bo ostatnio był inny, kiedy zginęliśmy za pierwszym razem. Ale trzeba przyznać, że ekran wczytywania jest bardzo ładny. I do tego ta muzyka w tle to jest takie, wiecie, takie specyficzne, ale w taki naprawdę dobry sposób specyficzne. Za niedługo będziemy musieli w sumie kończyć ten materiał, ale zanim, no to chciałabym właśnie ten gulasz jakoś tutaj wykraść. I widzę, że to nie będzie trudne, tylko musimy wyczekać na moment, aż ona po prostu sobie idzie dalej. Ewentualnie przyjść tutaj w nocy. Gdy ona myje podłogę, nie?
sumie, to też nie głupie. Widzę, że Rasko sobie usiadł w powietrzu. Ach, ten gotik, niemożliwe. Dobra, weźmiemy od niej jedną porcję, tą mniejszą. Tak. I teraz poczekamy sobie, aż ona będzie się tutaj fajnie kręciła i w ogóle będzie świetnie. Zapiszmy się na przykład tu. Ja myślę, że będę w stanie stąd wyjść. Ona powinna sobie za chwilę stąd iść. A to mogę otworzyć? Nie znam się na otwieraniu zamków. Oj, nie za bardzo. Poczekamy, może ona sobie stąd polezie po prostu za chwilę. Albo muszę poczytać troszeczkę dzienniczek. W ogóle sprawdźmy. Odnaleźć Rolfa. Do starej łodzi rybackiej. Na południe stąd. Tak, będziemy musieli tam iść. Nikt nie zostaje z tyłu. To też mamy zadanie do zrobienia. Spotkanie po latach. To roślinki. No i 3 prace alchemika. O, tak jak myślałam. Ona właśnie sobie teraz idzie. Także zapiszemy. I zaraz sobie weźmiemy ten gulasz. No. Tylko widzę, że mam takie palpitacje różne. Okej, ona w ogóle się zbugowała z tego, co ja widzę. Także ostrożnie musimy stąd wyjść, tak żeby nas jednak nie załapała jakoś. Mamy nadzieję, że to się uda, nie? Tak, jak najdalej od tego, żebyśmy z nią nie mieli bliższej konfrontacji. Okej, udało nam się, super. To co, biegniemy w takim razie od razu do maga z tym gulaszem. No zająć, że nie wystarczyłby mu ten malutki gulasik, więc... No mamy duży garnek, tak jak nas o to prosił. Powiedział, że go nie interesują sposoby, jak to znajdziemy, ale mamy mu to przynieść. Cześć! Hej, ty! Tyle wystarczy? Oho, z pewnością. Dzięki, mały. Przepyszna. Marta to jednak złota kobieta jest. Cóż, nauka wymaga poświęceń. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz, otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Mam miotłą się bić? Że co? To co tam będą jakieś gnomy, które ja mam przepędzić za pomocą miotły? Czy co jest? Bo to jest co najmniej dziwaczna sprawa. Jak miotłą? Mamy broń, ale miotła może... Najprostsze rozwiązania mogą być najlepsze? To dziwna sprawa by była. Naprawdę chodziło o chrząszcze? I co, jak ja użyję miotły, to będzie dobrze?
Mogę coś zrobić z tym chrząszczem? No widzę, że ta miotła to tak niezbyt działa. No okej. Mamy to. No, panie chrząszczu. On obronił, słyszeliście to? To za daleko. Możemy tu teraz otworzyć. Ale miałeś to otworzyć. Otwórz. Dobra. Runa teleportacyjna. Cześć. I złotko. I klucz do kaplicy. A po cholerę mi klucz do kaplicy, kiedy już mam klucz do kaplicy? Owadzie mięso. Mięso o dziwnej konsystencji nie wygląda na pożywne. Minus 5 punktów zdrowia. No dobrze, no możemy zebrać. Może ktoś będzie chciał do zadania. Wow, co mi tak ścięło? Co to miało być? Nie mam pojęcia, ale wygląda na to, że przeszliśmy test. Widzę, że wracasz cały i zdrowy. A więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. No bo tak się dość myślałam w sumie, nie? Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy Alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Okej. A czy ja będę mogła używać? To jest dobre pytanie. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Okej, dostaliśmy nową książkę. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc? Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz, czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Ech, niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej. W porządku, czyli modyfikacja też nam umożliwia manę i ogólnie jakieś tam magiczne zdolności. To też jest dobre, ale wątpię, że będę chciała grać magiem. Ciekawe mnie, ten klucz do kaplicy będzie działał w tym miejscu. Czy zostanę poubija, jak to otworzę? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To nie ten kluczyk, to po cholerę mi klucz do kaplicy w kaplicy. Nie wiem. Natomiast mamy książki do przeczytania i myślę, że możemy to jeszcze zrobić na koniec dzisiejszego odcinka. Mamy na przykład podstawę alchemii. A, tak to działa. Okej. No, to se poczytałam, a o tych runach? Magia teleportacji to wciąż dziedzina tajemnicza i niezbadana. Nikt nie jest w stanie ustalić, od którego z bogów pochodzi. Niektórzy twierdzą nawet, że pochodzi ona od żadnego z nich, a jest jedynie szczytem osiągnięć ludzkiego umysłu. By korzystać z run teleportacyjnych niepotrzebna jest znajomość kręgów czy wiedza magiczna. Każdy może wziąć do ręki runę i spróbować się teleportować do przypisanego jej miejsca. Nieliczni jednak zostaną przeniesieni natychmiast. To dar wrodzony, którego nawet lata nauki magii nie są w stanie zastąpić. Dla wszystkich pozostałych wymagane jest zbliżenie się do miejsca mocy, takiego jak to, do którego użytkownik chce się przenieść. Liczni badacze oraz magowie oznaczeni
oraz magowie oznaczali i dodatkowo wzmacniali te miejsca specjalnym symbolem pentagramu zamkniętego w okręgu. W ten sposób w wielu regionach świata powstały istne sieci teleportacyjne. Podobną technikę pentagramów zaczerpnięto jeszcze od kapłanów Wilczych Synów, którzy za pomocą tych symboli potrafili tworzyć teleporty punktowe. Nie jest jednak wiadomo, w jaki sposób weszli w posiadanie takiej magii. Okej, czyli rozumiem, że będziemy mogli się teleportować w tym miejscu, bo tutaj mamy taki pentagramik. I ta runa jest dokąd? Wszystkie moje runy teleportacyjne. Runa teleportacyjna. Nie wiemy, dokąd nas w sumie przeniesie. Możemy spróbować sobie jej użyć w tej chwili. No, wydaje mi się, że to miejsce jest odpowiednie. Ciekawi mnie, gdzie zostaniemy w sumie wrzuceni na mapie na przykład. No wiadomo, jesteśmy teraz w Silbach. Dobra, wyłączysz mi tę mapę. A jak użyjemy czwórki, to gdzie pójdziemy? Okej, wybieramy sobie lokalizację. Dobra, możemy się teleportować do Silbach. Ale na razie nie potrzebujemy tego robić. Aktualnie zastanawiam się, co moglibyśmy zrobić. Mamy wyruszyć po Ruperta. Możemy też... Znaczy, po Ruperta, z Rupertem, po tą dwójkę, która została w jaskini. Możemy zająć się zadaniem głównym, związanym z lekarstwem i z wyruszeniem do lasu. I możemy również... Co możemy jeszcze zrobić? W sumie to na razie nic. Możemy tutaj jeszcze pochodzić, ale wydaje mi się... A, możemy jeszcze tego gościa odnaleźć. I wypadałoby w kolejnym odcinku rozdać punkty. Jeżeli wiecie, w co mogłabym pójść, w co najlepiej iść, ja sobie chyba też poczytam, może już ktoś doszedł do takiego momentu, że jest w stanie powiedzieć, jakie są najlepsze bronie i w ogóle. No na pewno, pewnie pod siłę granie jest ok, tylko nie wiem jeszcze, czy broń dwuręczna, czy jednoręczna i nie wiemy też, jakie są progi punktowe. Tak czy inaczej, jeżeli Wam się podobało, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I zachęcam Was oczywiście do sekcji łapek, komentarzy i subskrypcji, bo wiadomo, to wspiera w jakiś tam sposób kanał i moją twórczość, a poza tym też będziecie wtedy mieli na przykład, jeżeli chodzi o subskrypcje, dodatkowe powiadomienia, szczególnie jeżeli klikniecie sobie dzwoneczek przy subskrypcji. No i co, ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!